Nazywam się Bartosz Kwiatkowski, jestem dyrektorem generalnym Polskiej Organizacji Gazu Płynnego. Od 2 lat pojawiają się w mediach teksty o rzekomym zakazie przez Unię Europejską montażu kotłów gazowych oraz o zakazie od 2040 roku wykorzystania gazu do ogrzewania. Jaka jest prawda? Co naprawdę wynika z tak zwanej dyrektywy budynkowej? Tak zwana dyrektywa budynkowa EPBD, na którą powołują się zwykle media, rozróżnia wyraźnie technologię kotłów grzewczych od paliw kopalnych. Dyrektywa nie eliminuje z rynku żadnej z dostępnych technologii grzewczych. Komisja Europejska wzywa natomiast państwa członkowskie do wycofania paliw kopalnych i zastępowania ich paliwami odnawialnymi, jak biometan, biopropan czy biomasa. Do roku 2030 kotły gazowe mogą być instalowane bez ograniczeń, choć w Polsce zostało wycofane dofinansowanie dla kotłów gazowych z programu Czyste Powietrze. Polska dąży natomiast do wycofania węgla z ogrzewnictwa indywidualnego do 2035 roku. Zastępować go będzie miks różnych rozwiązań grzewczych, od pomp ciepła i kolektorów słonecznych po kotły gazowe i biomasowe. W 2030 roku dla istniejących budynków nic się nie zmieni. Będzie je można ogrzewać nadal gazem, naprawiać instalacje grzewcze w razie awarii. Nikt też nie zażąda demontażu kotłów. W 2040 roku mija natomiast termin, w którym Unia zaleca wycofanie paliw kopalnych z ogrzewnictwa. Polska może się do tego terminu dostosować, bądź, jak Niemcy, poprosić o jego wydłużenie. Po upływie tego terminu dostawcy paliwa będą musieli dostarczyć gaz odnawialny, w naszym przypadku biopropan. Zwykle zmiana paliwa nie będzie wiązała się natomiast ze zmianą instalacji grzewczej. Nie obawiajmy się. Ogrzewanie gazowe zostanie z nami jeszcze przez całe dekady.